Ukrainiec oszukiwał na kod BLIK. Wpadł na gorącym uczynku Łódź. Zatrzymano 22-letniego Ukraińca, który okradał konta przy użyciu kodów BLIK. W pobliżu bankomatu policjanci z Łodzi zatrzymali 22-letniego obywatela Ukrainy, który po uzyskaniu dostępu do kont bankowych, przy użyciu kodów BLIK, wypłacał gotówkę na szkodę pokrzywdzonych, podała w piątek młodszy aspirant Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Przy ulicy Pomorskiej w Łodzi funkcjonariusze Z i komisariatu policji zwrócili uwagę na nerwowo zachowującego się mężczyznę stojącego przy bankomacie. Stróże prawa podjęli obserwację mężczyzny, a gdy wypłacił gotówkę, postanowili go wylegitymować. Na widok mundurowych mężczyzna rzucił się do ucieczki, przekazała Sowińska. Po krótkim pościgu 22-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany. Podczas rozmowy zachowywał się nerwowo i trzęsły mu się ręce, jak się okazało, obracał kradzionymi pieniędzmi, podkreśliła. Przyznał, że wypłacał gotówkę poprzez kod BLIK, podany przez znajomego, z którym kontaktował się za pomocą komunikatora internetowego. Tą drogą dostawał również wszystkie dane niezbędne do wypłat i wpłat skradzionych pieniędzy, relacjonowała policjantka. Każda taka operacja miała pomniejszyć jego dług u tego znajomego, dodała. 22-latek usłyszał zarzut oszustwa komputerowego. Grozi mu do 5 lat więzienia. Został tymczasowo aresztowany.